No siema wszystkim z tej strony Zanca, no to jest Zance nowy konkursik typu Włosy za free. Przypominam, że to jest filmik konkursowy, pod tym filmikiem zostawiacie komentarz chcę nagrodę, jeśli chcecie wziąć udział w konkursie, oczywiście wersji, na której chcecie wygrać 64 włosy i swój nick. Tak jest, i zostawiacie lajka pod tym filmikiem. To jest jeden z trzech filmików. Także, co tu się dzieje? Co będziemy robić? Będziemy robić tutaj evencik, włosy za free. Co to znaczy, że będę rozdawał walutę premium, którą są te włosy? Jesteśmy na brodaci.net, na wersji 1.8 i ze mną DJ TVP, Filipszo, Kaspel, kto tam jeszcze chodzi? Neyman, kurczę, Nikox jeszcze chce się dostać, ale musi sam skoczyć, trudno. A, Cypis 6969 podarował na taki event takie dwa fajne itemy, zaraz wam pokażę. Płetwy, kolorowy itemek i taką mapkę. Teraz zarąbista, śmiałem chyba się z tego, nie wiem, z 10 minut, naprawdę. Teletubisie, ktoś sobie zrobił mapkę z Teletubisi, nie? No naprawdę... O, urywa albę. Dobra, to co, zaczynamy? Cypis, jest już Cypis? Dobrze, to co panowie? Zaczynamy, tak? No, standardowo jedno do tyłu. Tam jest włos, ej, panie, tam jest włos. Dobra, to drugi. Najpierw dla tych, co są przy mnie, nie ma inaczej. Dobra, to co, lecimy, nie? Proszę bardzo, co tu mam? Czy włosy były, 32. 32 dziaksy, takie emeraldy, główka szkieleta, szyszaczek, to jest z... Ochrona 4, odporność na ogień 4 i niezniszczanie 4. Z fajnej takiej, kurde, nowej skrzyneczki. Płetwy lecą, ochrona 3. Trochę takich książeczek, kochę kaktusików. Dlaczego kaktusy rzucam? Bo ponoć iż ich trochę już to było ich na tym serwerze i ciężko dorwać. Brodawków, niestety nie zdążyłem namnożyć brodawków. Sorry Gregory, nie, dlatego tylko taka skromna ilość. Jak widzicie, w sumie widzicie te itemki, teraz są diamentowe te poszły itemy. Teraz miksturkę i szybkość razy 4 i miksturka leczenia. 4 miksturki nie da rady ktoś wziąć, jedna ta sama osoba, dlatego wyrzuciłem wszystkie 4 naraz. Lecą teletubisie, panowie. Trochę więcej włosów, bo widzę, że... Ole, tutaj dużo, ale dzisiaj ładny internet. A kurczę, ale mi się rzuciło. Zobacz, chyba ktoś ci wziął, nie? Heh, stary, szansa była, nie? Szansa była. Także zostawiacie komentarze, jeśli chcecie wygrać 64 włosy do wygrania z okazji 600 subskrypcji, taki konkursik robię. Też informacje w osobnym filmiku na kanale. Wydajność 3 polecie, proszę bardzo. No to trochę tych książeczek, ostrość 3. Teraz tak, dlaczego jest zmora stawonogów? Bo dużo ludzi ma po prostu VIP-a, a tam są już pająki. I to są właśnie dobre enchanty właśnie na takie mieczyki, nie? To trochę to pomaga. Zawsze trochę i miecz wolniej się niszczy i myszka, dziękuję Bogu za taki enchant. Moja na pewno. Teraz leci razy ochrona 3 i ochrona 3, żeby ktoś sobie mógł sobie zrobić ochronę 4. Taki challenge robimy. Co tam panowie? A wiecie co będę robił? Rzucę do tyłu włosa, nie? Ktoś zauważył w ogóle? No ktoś tak. DJ, haha, DJ zauważył. No taki kurczę cwany, nie? Człowiek. Patrzcie ile tu ludzi, wszyscy włosy potrzebują, nie? Ludzie, gdybym miał ze 4 staki, to by wam wszystkie 4 staki dał, a czemu nie? Jak taka potrzeba? Naród dzisiaj w kolejkach stoi przed sklepami. Dajcie znać, czy też byście widzieli takie kolejki, bo jak ja jadę na przykład autobusem i widzę 20 osób przed sklepem, bo nie wpuszczają więcej, nie wiem, po 5-10 osób, kto ich tam wie, no to 20 osób przed sklepem stania, to przed Biedrą też sobie stałem. No tylko pół godziny, ale no, znaczy tylko. Pomyśleć miesiąc temu, jakbym pomyślał, że powiem, że a stałem tylko pół godziny w kolejce przed sklepem, nie do kasy, tylko przed sklepem, nie? To bym się złapał za głowę i bym powiedział, człowieku, coś ty brał, nie? Coś ty się namąchał, coś ty pił w ogóle, co jest grane z tobą, nie? Co za głupoty wygadujesz, ale takie rzeczy są. No niestety, no tyle, nie? Tu się nagadałem. O, widzę, że itemy tak szybko schodzą. Także, jeszcze raz przypominam, to jest filmik konkursowy. Tutaj zostawiacie, nie, itemy to ja zostawiam, zostawiacie komentarz i... musi być napisane, chcę nagrodę, bo będę po prostu inne komentarze kasował. Żeby tak nie było, dlaczego je kasuję? Dlatego, że jak zostaną wylosowane, na przykład, ile ludzi, taki komentarz i nie będzie w nim napisane, chcę nagrodę, to ta osoba po prostu tych włosów nie dostanie. Będzie trochę przykro tej osobie, prawda? Więc wolę wykasować ten komentarz,
No, statystyki to popsuje tak znacznie, bo... aż mi głowa boli, że muszę takie coś robić, ale niestety tak jest bardzo sprawiedliwe dla takiej osoby, bo... A może akurat ty zostawisz taki komentarz, bo zapomnisz i cię wylosuje. Nagle wysłałeś się, potem dowiesz za chwilę, że jednak losujemy jeszcze raz, nie? No to... Dasz coś, jestem za tobą. Tam rzuciłem... No, ale... Strzali się? Nie, on jeden. Dobra. Takie bardziej wartościowe itemy. Tak jak mówię, to było mocno nieuczciwe w stosunku do tej osoby, która wylosował los, nie? Dasz tych włosów? Nie dam ci. Nie dam ci. Ale że mi do domu nie rzucę już ani jednego. Co wy na to? Nie no. Są, to trzeba dać, nie? No co? Bo to są włosy. Trzeba... Ja się na przykład dobrze bawię na tych eventach. Niektórzy się dziwią, dlaczego ja tu w ogóle... O, macie mięsa. Dlaczego ja lubię mięso tam w ogóle do skrzynki widaka rzucać, bo jak ktoś nowy przychodzi, zobaczy mięso, Bogu dzięki, nie? Jeszcze trochę żelaza czy drewna i w ogóle idzie w świat, nie? Kuchmistrz pożrawia. Co ja chciałem powiedzieć, że mięso zostawiam, dobrze to już powiedziałem. Też różne itemy, nie takie, no na przykład kości, jak idę, jestem na ekspiarce MVP-a, też zostawiam. Łuki, no trochę już są gorsze systemy, co prawda taki łuk, ale na przykład łuk i strzały, tak? Jak można, w miarę już można się iść obronić na serwerze. No przed graczami to może nie, już takimi jak już fęczatowanej diamentowej zbroi Protection 4 ci wskoczy, to nie masz szans, chłopaku, nie? Ale taki nowy gracz nie ma szans. Zresztą stary wyjadacz też jak go z zaskoczenia się weźmie, więc trzeba się bunkrować po prostu. To co jest? I myślałem, że ktoś mi rzucił już tutaj tego koście, bo ja rzuciłem i nagle mi się jeszcze w ekwipunku jeszcze raz pojawił, ale to był bug. O ilu tam ludzi, patrzcie, udej. Dobra, trzeba napisać. Dobra, tym razem się nie pomyliłem już. O. Po co jak ja rzucam w tamtą stronę? Panowie, w tamtą. Szpak. Nie, tam, nie będę ci rzucał pod nogi, nawet nie myśl, nie? W tamtą stronę, 3, 2, 1, puch. Kto zobaczył, ten wie. Wszyscy zobaczyli? Trzy osoby nie zobaczyły. No trudno, no, trzeba patrzeć na mnie, nie w kosmos czy na księżyc. Co wy robicie? Dasz trochę bossów? Nie dam, bo już mi, kurde, się skończyły, jakby co. Dobrze. Trzeba napisać. Dobrze napisałem? O, jasne, że nie. Sorry, że nic nie mówię, ale się koncentruję na pisaniu, nie? Kto chce pozdrowić tobie? Proszę bardzo, Cypis! No kurczę, włosa dostałeś, to pozdrawiasz, nie? Zielony w ogóle. Gdzie Cypis uciekł? Tam jest. Po tym cię poznaję, po kolorze. Twojej głowy. Zresztą fajny ma ten. No, skórkę, nie? Co, ktoś coś mnie to pozdrawia jeszcze? Szpaku pozdrawia, Kaspel pozdrawia, Kubuś, kurczę, Azoczko. Pozdro YouTube, dobra. Pomocnicy też, dobra, mam nadzieję, że zapalić dużo włosów, stary, nie? Pozdrawiam YouTube. Cypis, a ja 10 włosów złapał 10 włosów? Damn! Pozdrawiam mamę i tatę. Dobra, mam nadzieję, że wszystko widzicie, kto pozdrowił, ten pozdrowił. Pozdrawiam mamę. Fajfus, dobra. Garix, dobra, to ja się już z wami żegnam. Event już był, przypominam, że to jest 64 bossy do zgarnięcia, zaraz jeszcze na czacie też napiszę, żebyś wszyscy widzieli, nie? Także ja się z wami żegnam, co ja tu robię? Nie jestem przycisk, dobra. Z tej strony był Zanca, no pamiętajcie, lajki i komentarze, jeśli chcecie zgarnąć 64 bossy. Tak jest, jedyna taka okazja. To był eventik, byliśmy na brodaczy.net, mam nadzieję, że się podobało. I co? Why so serious?